Najlepsze jest to, że skończył mi się wkład do pióra. I nie jest to takie proste jak w dużym mieście. To tak tu nie działa niestety. Tutaj, żeby dostać wkład do pióra, musisz jechać 10 km do najbliższej dużej miejscowości. Do dużego miasta, w którym jest taki sklep papierniczy. Bo wkłady są dość tanie i musisz płacić za przesyłkę albo dobrać dużo innych niepotrzebnych rzeczy, żeby ta przesyłka była za darmo. Więc stwierdziłam, że jest to taki dość duży minus jednak mieszkania nie w mieście, a w małej miejscowości. A z drugiej strony cały czas chcę kontynuować to pisanie piórem. Mam dodatkowe miejsce nawet na ręcznik, dzięki tej butelce. Tak, w ogóle to nie jestem przyzwyczajona do jazdy 20 km. Po Krakowie jeździłam tak, wydaje mi się, całościowo jakieś 8 km, 10 maksymalnie, a tu jest 10 w jedną stronę, a jeszcze trzeba wrócić. W sensie lubię jeździć bardzo na rowerze i generalnie lubię ćwiczyć, ale nie wiem, czy mam aż na tyle kondycji, żeby to ogarnąć. No ale jest piękna pogoda. Ostatecznie jestem podekscytowana na tą drogę. I właśnie to jest ta różnica. Ponieważ na wybrzeżu jedziesz pięknymi lasami z widokiem na morze. Te trasy są po prostu tak zdrowe, czyste powietrze. I jeszcze jest taka różnica, że na wybrzeżu jest bardzo prosto. Jeżeli jeździmy po Krakowie, to ja się właściwie bardziej męczę nawet jeżdżąc, bo są góry, doliny i tak właściwie przez całe miasto. Do centrum się zjeżdża bardzo, bardzo mocno z górki, a później jak chcesz wrócić do domu, jedziesz bardzo, bardzo pod górkę. A tutaj jest właściwie prawie cały czas prosto. A dzisiaj jest idealna pogoda. Jest tak ciepło, ale nie gorąco. Ale czuć już trochę tą jesień w powietrzu, tak? Jeszcze nie widać, ale już czuć. Me gusta la canela, me gustas tu. Me gusta el fuego, me gustas tu. Me gusta menear, me gustas tu. Me gusta la coruña, cuando no estás tu. Me gusta malasaña, me gustas tu. Me gusta la castaña, me la comas tu. Me gusta Guatemala. Właściwie nie wiem kiedy, ale zrobiłam 7,5 km i zostało mi 2,8. W ogóle szok. Naprawdę mega, mega szybko mi to minęło. Zdecydowanie wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to jest nowa trasa i jest fascynująca, piękna i aż chce mi się jechać. I zachwycam się tym, jak to wszystko tu wygląda. Więc jakoś, wiecie, mam więcej takiej energii, ekscytacji i przykładam to na szybsze pedałowanie nogami. Może właśnie to jest kwestia tego, że ja miałam takie poczucie, że w Krakowie już wszystkie trasy znam, wszystko jest takie stare i może nawet nie chciało mi się jakby podświadomie wychodzić na ten trening. Pewnie muszę zaakceptować to, że jestem osobą, która po prostu lubi zmiany w życiu i dostosować to życie po prostu pod siebie jak najbardziej. Właściwie ta wyprowadzka teraz na te 3-4 miesiące to miało być takie
taki sprawdzian, taki test, czy ja w ogóle chcę mieszkać poza Krakowem. Czy mi się w ogóle podoba takie życie na wsi, ale też jakby z dala od tego miasta, które tak dobrze znam. I najlepsze jest to, że nie mam ochoty wracać. Zupełnie autentycznie mam wrażenie, że tęsknię tylko za tą przestrzenią domu, za takim swoim zbudowanym miejscem, nad którym tyle pracowałam, w które włożyłam każdą cząstkę siebie, ale nie brakuje mi jakby niczego wokół. Ciekawe, co? Felicità, tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità. Jakby mi pan jeszcze raz powiedział, tu jest śpiwór? Śpiwór, tak. Z tyłu jest namiot, powszech. Z tyłu jest namiot, tutaj są gaz, palniki. Boże, jakie są piękne miejsca w ogóle na świecie. I to jest Polska? Felicità, felicità. È un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare due voci quanto mi piaci, la felicità. Felicità. Taką drugą drogę tutaj jechałam i okazuje się, że nie mają czarnych wkładów do pióra, tylko są same granatowe. W sensie mogłabym powiedzieć, że to nie jest nic wielkiego i okej, będą niebieskie. Problem w tym, że już połowę mojego dziennika jest napisane czarnym atramentem i będzie połowa czarna, połowa granatowa. Nie, po prostu nie. Teraz to jest pokazanie dużej wady mojego charakteru. Kurde, felek, no wszystkie są granatowe. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Jej, jak można tak zrobić? Zamówić do wielkiego, wielkiego sklepu same granatowe odcienie. Bez czarnego. Nie wiem, nie rozumiem. W takim razie wyjdę z wielkiego marketu i pójdę do sklepu papierniczego. W sklepie papierniczym jest, i to nawet nie jeden rodzaj, jest czarny, jest czerwony, wszystkie kolory tęczy. Pani nie ma, nie? Właśnie powiem pani, że byłam przed chwilą w tym takim wielkim sklepie, tam, w tamtą stronę i po prostu naszukałam się tyle wszystkich artykułów i same niebieskie, po prostu te naboje, ale już połowę mam dziennika napisane czarnym i nie chciałabym później drugiej połowy pisać. To jest zwykłe biuro, prawda? Zwykłe? Tak, tak, takie najzwyklejsze, super. Sztuk? Tak? No to fajnie, jak coś... Zakryć. Udało się. Ale super. Mam wrażenie, że cała ta droga nie była nawet, wiecie, po ten atrament, tylko dla samej drogi, dla samego fanu, dla zobaczenia cudownych rzeczy, że ten atrament do biura to była tylko jakaś taki bodziec, który mi pozwolił po prostu to zrobić. Ale i tak się cieszę bardzo, że go mam.